Ja naprawdę daleki byłbym od tego typu porównań, bo przy tych inwestycjach, jakie w Pile zostały zrealizowane na rzecz zaopatrzenia mieszkańców w wodę, ten wzrost ceny, nawet jeżeli sięgnie się do tego porównania, czy tych dwóch wskaźników, których użył kolega przewodniczący Szutkowski, na pewno skutki tego dla mieszkańców są niższe, aniżeli można by było ewentualnie prognozować, podejmując te inwestycje. Dziękuję bardzo. Ad vocem prosił pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Kolego radny, chciałbym się wyjątkowo zgodzić z tym głosem, który został przed chwilą zaprezentowany, bo rzeczywiście potwierdzam, że takie inwestycje i takie fakty miały miejsce, jak chociażby opłaty środowiskowe, ale nie zmienia postaci rzeczy, że był tak szalony przyrost opłat cenowych w tym okresie i że mieszkańcy za to zapłacili, nikt inny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. Panie prezesie, pan też jest dzieckiem tego miasta, pan się tu urodził, pan doskonale pamięta, jaka infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Pile była, prawda? My wiemy. A dzisiaj wiemy doskonale, że rada poprzednich kadencji dwóch, przynajmniej tak daleko sięgnę, zrobiła wszystko, łącznie z waszym MWiG-iem, żeby nastąpiła taka inwestycja, która wymieniła podstawowe podłoże rurowe, jak to, że w Pile, i to mówią przybysze, to nie to, że Pilanie, przybysze mówią, że w Pile jest najlepsza woda w Polsce. Ją można pić jak minerałkę i to jest prawda. A kiedyś tego nie było, bo można było w wannie czy w umywalce piasek zastać. Takie było bardzo złe urorowanie powojenne jeszcze Piły. Dlatego będąc jednocześnie uczestniczką wyprawy do zakładu pańskiego, chyba to było, bo było ciepło, czerwiec chyba to był, kiedy byliśmy, kiedy zobaczyłam na własne oczy, jak wygląda inwestycja położona właśnie w tą dziedzinę życia dla Piły, byłam zachwycona. To jest bajka jak z kosmosu i to powinni mieszkańcy do końca zobaczyć, w co się inwestowało. I to, że bardzo minimalny skok jest w podwyżkę wody, to tylko cieszy, ponieważ ja jestem zawsze przeciwna podwyżkom, które bolą najsłabszych. A w tym wypadku, wiedząc, że woda w ogóle jest skarbem i ją trzeba szanować, jeszcze więcej robić w telewizji prelekcji, żeby ją szanować, to ja tylko mogę podziękować za to, że w Pile jest czysta woda, że wszyscy ją mamy na wszystkich piętrach i że zakład pana prezesa działa odpowiednio. A to, że jesteśmy zakładnikami ustaw państwowych, no to wina Tuska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan przewodniczący Paweł Dalkę. Bardzo proszę. Ja tak króciutko tylko. Szanowni Państwo, w ogóle dzisiaj po pierwsze powiem, to taka trochę magiczna sesja, bo najpierw usłyszałem, że tak naprawdę załącznik, który jest integralną częścią uchwały, to nie można tam nic zmieniać i nie jest częścią, chociaż jest. Za chwilę słyszę, że teraz przed chwilą w tej dyskusji słyszę, że radni w sumie głosujemy za czymś, ale tak naprawdę nie ponosimy odpowiedzialności, więc też tak fajnie. Natomiast ja przyznam się Państwu zupełnie szczerze, że jest to chyba dla mnie od początku tej nowej kadencji najtrudniejsza sesja, jeśli chodzi o te decyzje związane z podwyżkami. Staram się brać odpowiedzialność za to, co robię i miałem straszny dylemat i bardzo długo myślałem przed tą dzisiejszą sesją, jak się zachować, analizowałem to wszystko. No oczywiście biorąc pod uwagę to, że przez ostatnich tam 7 czy 8 lat byłem po tej drugiej stronie, czy byliśmy po tej drugiej stronie, argumentowałem, tłumaczyłem, a teraz w butach opozycji głosować za podwyżką nie jest tak łatwo. Natomiast ostatnie zdanie refleksji, jak sobie z kolei pomyślę i specjalnie patrzę w stół w tej chwili, o osobach, które jeszcze 2 lata temu grzmiały, jak to jest drenowane społeczeństwo tego miasta, jak się temu społeczeństwu dokucza i były takimi zdecydowanymi przeciwnikami, a dzisiaj
po cichutku się nie odzywają, a za chwilę podniosą rękę za tą podwyżką, to tak sobie myślę, że nie jestem w najgorszej sytuacji. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy są kolejne głosy w dyskusji? Jeżeli nie ma, możemy przystąpić. Tak, pan przewodniczący Paweł Jarczak, bardzo proszę. Szanowni państwo, króciutka puenta, bo zdaje się, że wszyscy mamy świadomość tego, za czym głosujemy. Ja również nie uchylam się odpowiedzialności. Sprowokował mnie trochę pan radny Dalkę do tego wystąpienia, ale powiem bardzo krótko. Nie da się mieć dobrej spółki komunikacyjnej bez nakładów i bez doskonałego toboru, nie ponosząc kosztów zarówno z budżetu miasta, jak i kosztów użytkowników. I nie da się mieć doskonałej jakości wody i dobrej spółki, nie podnosząc cen wody za tą usługę. Zresztą powiedzieliśmy sobie tutaj, że po części nie z naszej przyczyny, bo obydwie spółki, z tego co się orientuję, to są spółki, które wychodzą ledwo na swoim budżecie na 0+, a więc nie gromadzą żadnych środków wielkich po to, żeby dorabiać się na społeczeństwie tego miasta. A powiem już tak na koniec, rozumiem też kolegę radnego, bo jak mawia radny Zbyszek Kosmatka, zbójeckie prawo opozycji jest. My z niego korzystaliśmy i myślę, że teraz też można z niego korzystać. I taka puenta tego wszystkiego. Dziękuję uprzejmie. Mam jednak nadzieję, że do tych niskich standardów nie będziemy często się mieli okazję, że tak powiem, je zauważać w naszej praktyce samorządowej. I szanowany jest każdy głos wszystkich radnych i opozycji, i koalicji rządzącej, a wysłuchiwany szczególnie ten rozsądny. Jeżeli nie ma innych zgłoszeń, to przystąpmy zatem do głosowania. Panie przewodniczący, ja mógłbym jeszcze... Bardzo proszę, panie prezesie. Na koniec. Ja bardzo dziękuję za zrozumienie. W tych głosach tu się ono jednoznacznie pojawiało. I chciałem zapewnić państwa, że spółka nie ma zamiaru spocząć na laurach tego typu, że mamy dobrą wodę, mamy świetne źródła, nowoczesną stację i tak dalej. Działania dotyczące racjonalizacji kosztów, czy obniżania wręcz tych kosztów w spółce, jeśli takowe będą realne, to będą przeprowadzane i spółka tu nie zamierza drenować kieszeni odbiorców, czy inwestować w rzeczy niepotrzebne. Ja też chciałbym dożyć takiej chwili, gdzie mógłbym tutaj na tej sali powiedzieć, że na przykład w tym roku cena wody nie będzie rosła. I wierzę w to, że w najbliższym czasie tak się stanie. Dziękuję bardzo. Zarządzam zatem głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za wodę i ścieki na okres od 1 marca 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym Rada podjęła tę uchwałę. Przystępujemy do 18 punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za ścieki sanitarne na okres od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku. Rozumiem, że projekt tej uchwały będzie proszę referował państwa, w związku z pan nieobecnością prezydent, tak? pana prezesa Giergielewicza, temat ten zostanie przedstawiony przez pana kierownika Krzysztofa Gujskiego. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w zastępstwie pana prezesa Giergielewicza, który jest chory, przedstawię państwu cenę metra sześciennego ścieków. Proszę głośniej, tak? Panie kierowniku, o, dziękuję bardzo. Przedstawię państwu cenę jednego metra sześciennego ścieków opracowaną przez spółkę wodno-ściekową GWDA na terenach, które obsługuje spółka. To jest głównie Gładyszewo, ulica Długosza i Motylewa. Cena została opracowana na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie odprowadzenia ścieków i wynik tego jest taki, że cena netto metra sześciennego dla celów bytowo-gospodarczych będzie wynosić 4,43. Brutto 4,78, na pozostałe cele 5,84, netto i brutto 6,31. To jest wzrost
ceny dla ścieków bytowych o 4,24%, natomiast dla ścieków innych o 4,29%. To wszystko, tak? To bardzo proszę, panie kierowniku, my jesteśmy już po kilku godzinnych obradach. Proszę nas rzeczywiście przedstawić może nieco szybciej, tak bardziej portato, proszę, może niż legato. No to byłoby wszystko. Jeśli dziękuję bardzo. Związana jeszcze z tym jest po prostu propozycja działań inwestycyjnych, które są podjęte, które należy przedstawić razem z tą propozycją ceny. Nie wiem, czy tą ofertę mam tych zadań inwestycyjnych przedstawić obecnie, czy później. Ja tylko powiem, że my mamy jako radni, wszyscy otrzymali ten bogaty załącznik do projektu uchwały. I rozumiem, że jeżeli będą pytania, to będziemy tutaj panu zadawać. Tak, może posłuchajmy, jaka jest opinia Komisji Gospodarki Miejskiej, która wnikliwie zajęła się tą kwestią. Bardzo proszę, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Proszę państwa, projekt tej uchwały w sprawie zmiany ceny komisja rozpatrywała łącznie z kolejnym projektem uchwały. Mianowicie programem rozwoju modernizacji urządzeń kanalizacyjnych spółki wodności Kowej Gwda lata 2012-2014. W tamtym projekcie jest przewidziana jakiś ciąg inwestycji. Chciałem tak powiedzieć, my jako radni mieliśmy okazję w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku oglądać jedną z inwestycji na terenie spółki, która jest określona jako kompostownik. Inwestycja, która kosztowała spółkę, jeśli dobrze pamiętam, 7 milionów złotych. 8 milionów 900 tysięcy. No przepraszam, prawie 9. W takim razie ten koszt, ta inwestycja, która została zrealizowana, spowodowała konieczność wzrostu zatrudnienia w spółce i obecnie konieczne jest również w ramach inwestycji planowanych w roku bieżącym i w roku przyszłym rozbudowa obiektu administracyjnego tej spółki właśnie dla zwiększonej liczby zatrudnionych. Jest to blisko 50% kosztów inwestycji, które są planowane. Także biorąc pod uwagę opinię komisji, tą kwestię tej inwestycji minionej i tej inwestycji, która jest w tej chwili planowana, braliśmy pod uwagę oczywiście również inwestycje w postaci sieci. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę też na fakt zróżnicowania cen za ścieki między spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja i spółką GWDA w stosunku do mieszkańców Piły. I tutaj na posiedzeniu komisji były prezentowane opinie, że ta cena powinna zbliżać się do ceny podobnej bądź jednakowej, a cały czas jest pewna rozpiętość na niekorzyść mieszkańców osiedli satelitarnych w Pile. Jednym z elementów dyskusji była również kwestia kształtowania ceny dla przemysłu. Wydaje mi się, że tutaj jest pewne pole manewru, aby również w kształtowaniu ceny te wartości, które są dla gospodarstw domowych, ewentualnie próbować zastopować, a zróżnicować je dla obiektów, dla firm przemysłowych. Tym bardziej, że wpływ ścieków, które są dostarczane na oczyszczalnie przez zakłady przemysłowe, w niektórych przypadkach bardzo ciężkie do przerobu, powoduje duże obciążenie dla oczyszczalni. Czyli tym samym również dla kosztów spółki. Podam wyniki głosowania. Komisja była w głosowaniu, opinia jest pozytywna, natomiast muszę powiedzieć, że był jeden głos przeciwny, jeden wstrzymujący się. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy do projektu tej uchwały ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Proszę uprzejmie.
Nie widzę zgłoszeń. W takim razie możemy przystąpić do głosowania projektu. Bardzo proszę o jego przygotowanie. Proszę, panie przewodniczący. A zatem kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za ścieki sanitarne na okres od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że przy dwóch głosach wstrzymujących Rada przyjęła tę uchwałę. W 19 punkcie porządku obrad mamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych spółki wodno-ściekowej GWDA spółka z o.o. w Pile na lata 2012-2014. Rozumiem, panie prezydencie, że i tym razem w zastępstwie pana prezesa Bogdana Giergielewicza pan kierownik będzie ten temat referował. Tak, bardzo proszę. Pan Krzysztof Bujski. Gujski, przepraszam bardzo. Tak, pan przewodniczący komisji mówił już wcześniej. Inwestycje są w dwóch obszarach. Obszar pierwszy dotyczący sieci kanalizacyjnych. Związany jest z rozbudową sieci kanalizacyjnej i to planujemy największą inwestycję w tym roku, to jest okolice ulicy Jastrzębiej, żeby z tych nowo powstających domków jednorodzinnych odebrać ścieki. Oraz druga rzecz to jest odnowa majątku trwałego, szczególnie chodzi o urządzenia, dlatego że są to urządzenia już w znacznej części zamortyzowane. Postanowiliśmy odnawiać cały system maszynowy, parkowy, pompy, żeby pompownie pracowały prawidłowo, jako że nasz układ sieciowy głównie jest oparty na pompowniach, które muszą przepompowywać ścieki. Jeśli chodzi o odszczelanie ścieków, to również inwestycje polegają na odtworzeniu majątku naszego trwałego. I tak już pan przewodniczący wspominał, najważniejszą inwestycją będzie rozbudowa budynku administracyjnego przez wykonanie nadbudowy jednego piętra. Jest to spowodowane koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników i polepszenia ich warunków sanitarnych i bytowych podczas pracy. Spowodowane rozbudową inwestycji w zeszłym roku, czyli budową kompostowni, gdzie będziemy przerabiać nie tylko nasze osady ściekowe, ale również odpady mineralne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tym razem proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Proszę państwa, obrady komisji przedstawiłem już przy poprzednim punkcie. Tutaj niewiele trzeba może dodać, natomiast wyniki głosowań komisji, 3 głosy za, 1 przeciw, a więc opinia pozytywna większością głosów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych spółki wodno-ściekowej GWDA spółka z o.o. w Pile na lata 2012-2014. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada większością głosów podjęła tę uchwałę. Przed nami kolejny punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/215/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2012 rok. Proszę, ten punkt porządku obrad nie był przedmiotem
obrad komisji, aczkolwiek na jednej z nich wiem, że był dyskutowany, więc w tym momencie poproszę pana przewodniczącego Włodzimierza Bystrzyckiego o głos. Bardzo proszę. Na Komisji Spraw Społecznych długo dyskutowaliśmy ten temat i na wniosek kolegi Pyziaka była prośba czy propozycja do pana przewodniczącego, aby ten czwarty zostawić w tym dniu, w którym będzie, to znaczy w niedzielę, abyśmy się spotkali i uczcili święto naszego miasta. Oczywiście tutaj nikt nie miał zamiaru zmieniać daty. 4 marca w tym roku będzie wypadało 4 marca. Rozumiem, chodziło o to, żeby święto miasta odbyło się właśnie 4. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę Państwu, że projekt uchwały, który uważałem, że powinienem Państwu przedłożyć jako propozycję swoją, bardziej związaną z urzędem niż z moim osobistym poglądem na ten temat już teraz, wynikał z tego, że w dotychczasowej historii naszego samorządu wszelkie sesje, i pewnie tutaj także pan radny Zbigniew Pyziak o tym pamięta, wszelkie sesje, które miałyby planowo odbyć się 4 marca w Dzień Miasta, w niedzielę, były przenoszone na inny dzień. Dostrzegłem, że i w tym roku taka data występuje w niedzielę, więc stosowny